Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym zrobić Ci wykład na temat błędów 404. Strona z kodem błędu 404 powinna stanowić integralną część serwisu, powinna mieć logo, menu, czyli górę strony, powinna pokazywać użytkownikowi, jaka to jest strona, czyli strona 404 i poinformować, czym ona jest. Jeżeli pojawi się błąd po kliknięciu w link, to prawdopodobnie jest on uszkodzony, czyli zachęcamy użytkownika do zgłoszenia problemu, aby wysłał do nas maila, jeżeli właśnie ktoś tutaj na przykład przeszedł na naszą stronę z błędnego linka, który właśnie skierował go do strony z kodem 404. Warto także umieścić link do strony głównej, aby użytkownik nie opuścił naszej strony, tylko właśnie mógł zostać nakierowany na działające strony serwisu. Tutaj bardzo ważne jest właśnie to, co Ci powiedziałem, czyli strona 404 może także sprzedawać i tutaj, jak widzisz, możesz także podlinkować swoje oferty, na których Ci najbardziej zależy, które chcesz sprzedawać i promować w swoim serwisie. Zobacz na przykład, jak robi to mango.pl i zobacz, jeżeli wejdę teraz sobie na jakąś podstronę serwisu i zepsuję tutaj adres, zobacz, mam stronę z kodem błędu 404, strona nie istnieje, została usunięta lub przeniesiona, wejdź na mango.pl i zobacz, tutaj jest tak, że właśnie sprzedaż, czyli być może zainteresują Cię te oto produkty i tutaj możesz oczywiście przejść do wybranego produktu, masz już cenniki i możesz przekliknąć się w serwisie i dokonać zakupu także ze strony 404, czyli jak widzisz, warto projektować stronę 404 w swoim serwisie.